drodzy, chciałbym, żebyśmy tego do południa zastanowili się nad taką sprawą, kwestią, bo mówimy Pan Jezus, Jezus jest Panem. To wszystko jest prawdą, kiedy mówimy, że Jezus jest Panem, kiedy nazywamy Go Panem Jezusem, kiedy w ten sposób się o Nim wyrażamy. Ale zadałem sobie pytanie, że Jezus Chrystus jest Panem, ale czy jest Panem Twojego i mojego życia? Czy naprawdę jest Panem w Twoim i w moim życiu? Z jednej strony Pismo mówi, że nikt nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. I my zdajemy sobie sprawę, że ludzie, którzy są związani siłami demonicznymi, one nie są w stanie wypowiedzieć nawet imienia Jezus. Już nie mówię, Jezus jest Pan, ale nie potrafią nawet wymienić imienia Jezusa. Spotykamy takich ludzi, kiedy mają to zrobić, oni się zaczynają dusić, oni się zaczynają wykrzywiać, bo znajdują się w zasięgu pod wpływem demonicznych mocy, demonicznej siły. Ale też, kiedy mówimy tak o sobie, kiedy sami, czy wielokrotnie ludzie idąc, nasi znajomi, bliscy mówią, tak, Jezus jest Panem. Pytanie jest, no ale co tak naprawdę z tego wynika, jeżeli mówisz, jeżeli mówimy, że Jezus jest Panem? Czy w ogóle coś z tego wynika? Czy jest to tylko jakieś takie intelektualne, rozumowe stwierdzenie, że On jest Panem? W liście do Filipian w 2 rozdziale, od 5 wiersza do 11 czytamy słowo o wielkim uniżeniu Jezusa i o wielkim wywyższeniu Jezusa. Czytamy tutaj, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Zwróćmy uwagę, że tutaj jest powiedziane słowo o uniżeniu Jezusa, ale też w wyniku Jego uniżenia Bóg Ojciec wywyższył Go i nadał Mu imię, które jest ponad wszelkie imiona. Wielu ludzi dzisiaj w kulturze tej Półwyspu Iberyjskiego, hiszpańskiej, południowej Ameryki nosi imię Jezus. Ale jest tylko jeden Jezus, który jest Panem, który jest Zbawicielem. I Biblia mówi, że Bóg tak wywyższył to imię, wywyższył Jezusa, wywyższył swojego Syna, że na to imię i przed Nim, przed Jezusem będzie zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Kiedy czytamy ten fragment Bożego Słowa, gdybyście otworzyli Izajasza 45 rozdział, wiersz 23 i 24, 45 rozdział, wiersz 23 i 24, tam mamy takie słowa napisane. Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język, mówiąc jedynie, w Panu jest zbawienie i moc. Chciałbym zwrócić uwagę na to słowo. Pan mówi. Kiedy czytasz ten fragment, masz tą świadomość, że przemawia Bóg Jahwe, Bóg Wszechmogący. I On tutaj mówi, przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, że przede mną zginać się będzie wszelkie kolano. Popatrzcie, moi kochani, jak
Niesamowicie to jest ważne słowo w tym kontekście, dlatego że nie wszyscy Jezusa traktują i uważają, że jest Bogiem. Chociaż Ewangelia Jana już na samym początku mówi, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, prawda? Tu jednak widzimy w tym, porównując te dwa wiersze Bożego Słowa, że to samo, co ludzie mają czynić przed Bogiem Jahwe, to samo mają czynić przed Panem Jezusem Chrystusem. Przed Nim także ugnie się wszelkie kolano, tak jak przed Bogiem. I to nam wyraźnie pokazuje, że On jest Bogiem w swojej naturze, w swojej istocie. W liście do Rzymian w 14 rozdziale jest napisano w wierszu 10 i 11, wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym, bo napisano, jaką żyw ugnie się przede mną wszelkie kolano. I znowu tutaj przemawia Bóg, przede mną ugnie się wszelkie kolano. I chciałbym, żebyśmy patrząc dzisiaj na Jezusa, widzieli w Nim nie tylko tego, który jest Zbawicielem, ale abyś zobaczył bardzo wyraźnie, że On jest nazywany i jest Panem, jest Bogiem, jest tym, przed którym ugina i ugnie się wszelkie kolano, czy to na niebie, czy to na ziemi, czy to pod ziemią, bez wyjątku. Moi drodzy, dlaczego to jest tak ważne? Bo kiedy Jezus uniżył się tak bardzo, kiedy oddał życie za nas, kiedy Ojciec widział to, co Jego Syn zrobił dobrowolnie, oto Ojciec sam wywyższył i sam pokazuje, aby ludzie wzywali imienia Pańskiego, którym jest Jezus Chrystus. I aby w tym imieniu pokładali nadzieję. Zresztą, kiedy tłumaczymy to słowo Jezus, to wiemy, że to słowo Jezus znaczy Jahwe jest moim zbawieniem. W tym imieniu Jezus ukryte jest to najświętsze Boże imię Jahwe. Tak więc, kiedy patrzysz na Jezusa, często wierzący ludzie, często w ogóle ludzie chcieliby widzieć w Nim tylko Zbawiciela. Ale nie możesz rozdzielić Jezusa na Zbawiciela i Pana. On jest i Panem, i Zbawicielem. Zbawicielem i Panem. Zresztą, żeby człowiek mógł być zbawiony, musi uznać jedno i drugie w osobie Jezusa Chrystusa. Ludzie mają różne myśli i koncepcje odnośnie Boga. Ale Słowo Boże wyraźnie naucza, że jedynie przed Bogiem i Bogu należy oddać cześć i pokłon jako Bogu. Żaden człowiek, żadna nadziemska istota, anielska istota nie może odbierać tego pokłonu, tej czci, tej chwały, która należy się wszechmogącemu Bogu. Kiedy apostoł Piotr został wezwany, pamiętacie, do domu Korneliusza. I kiedy apostoł Piotr tam się udawał i Duch Święty przemówił do niego, dał mu wcześniej widzenie tej chusty z tymi czystymi, tymi nieczystymi zwierzętami, Piotrze, jedz, zabijaj i jedz. On się bronił, mówił, Panie, ja nic nieczystego nie mogę jeść. I później Pan poprowadził go do tego, który w oczach Żyda był nieczystym, do Korneliusza. I czytamy tutaj w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich, że kiedy apostoł Piotr zbliżał się do domu Korneliusza, w wierszu 25 czytamy, a gdy Piotr miał wejść do jego domu, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, padł do nóg jego i złożył mu pokłon. Piotr zaś podniósł go, mówiąc, wstań i ja jestem tylko człowiekiem. I inna sytuacja, już nie osoba ludzka, ale osoba anielska, osoba, która jest w Bożej obecności, ale nie jest Bogiem, jest aniołem pańskim. Kiedy apostoł Jan ma widzenie z tej księdze objawienia Jana, czytamy w kilku miejscach, ale między innymi w 22 rozdziale Księgi Objawienia, w wierszu 8, czytamy tak, a ja Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon.
i rzecze do mnie, nie czyń tego. Jestem współsługą Twoim i braci Twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon. Moi kochani, to jest niezwykle ważne, abym wiedział, komu ja się kłaniam, komu oddaję tą boską cześć, tą chwałę, która należy się jedynemu prawdziwemu Bogu. A więc nie ma na ziemi człowieka, którego mielibyśmy traktować jak Boga, i nie ma na niebie oprócz jedynego Boga, którego moglibyśmy kogoś innego traktować na równi z Nim. Anioł tak pięknie odpowiada: jestem współsługą Twoim. Pomyśl przez chwilę. Aniołowie, archaniołowie są współsługami Bożymi, tak jak Ty i ja. Kiedyś nie byłeś sługą Pana, kiedyś nie byłeś Bożym narzędziem w Jego ręku, ale stając się Bożym dzieckiem, stałeś się sługą żywego Boga razem z aniołami. My jako stworzenie możemy służyć żywemu Bogu. Przecież jak czytasz listy apostolskie, to prawie za każdym razem apostoł Paweł pisze: sługa Jezusa Chrystusa. I to słowo sługa jest bardzo mocnym słowem. To słowo sługa w języku greckim brzmi doulos, czyli dosłownie niewolnik Jezusa Chrystusa. Czy On ciebie zniewolił? Czy On ciebie przymusił, abyś za Nim szedł, abym ja za Nim szedł? Nie. On nas wzywa, On wzywa ciebie i mnie, abyśmy uznali, że On jest jedynym Panem. Jest Panem wszelkiego stworzenia, tak samo jest Panem wszelkiego człowieka i wzywa nas, abyśmy uznali Jego panowanie, Jego władzę nad naszym osobistym życiem. Moi drodzy, modlimy się, śpiewamy też święte imię Jezus. I ono zaprawdę, moi kochani, jest święte. Biblia nam daje niesamowite obietnice, kiedy modlimy się w tym imieniu, kiedy wzywamy to imię. Bóg obiecuje, że kiedy będziemy wzywać imię Pana, to znaczy imię Jezus, On nas zbawi. I tam jest użyte to słowo greckie sozo, które oznacza nie tylko przebaczy grzech, nie tylko wydobędzie nas z mocy ciemności, grzechu, spod autorytetu diabła, ale to słowo też znaczy to sodzo, że uzdrowi moją duszę, mój umysł znękany, uzdrowi moje chore ciało, bo On jest Panem, który zbawia. A więc Bóg dał imię. Pamiętacie, kiedy ten chromy od urodzenia nie mógł chodzić? I sadzano go przy bramie pięknej przed świątynią. I Piotr i Jan, idąc na modlitwę do tego dziedzińca, do świątyni, które już było nazywane to miejsce świątynią, idąc na tę modlitwę, spojrzeli na tego człowieka. On jeszcze nigdy nie chodził. I Piotr na niego spojrzał i zobaczył, że ma wiarę. Mówi: srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to Ci daję. W imieniu Jezusa wstań i chodź. I natychmiast zerwał się i został uzdrowiony. To znaczy, że Jezus, że Bóg Ojciec mówi: ja wywyższyłem imię mojego Syna. Chcę, żebyście wiedzieli, że On jest i Panem, i Zbawicielem, i nie wolno wam tego rozdzielać. Musicie być świadomi, że stoicie i przed Zbawicielem, i przed Panem, któremu jesteśmy zobowiązani do wszelkiego posłuszeństwa, do wszelkiego oddania, do wszelkiego poświęcenia dla Jego imienia. To nie my, to nie On jest na nasze usługi, ale to On nazwany i jest Panem. Moi kochani, i ten człowiek zerwał się. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział: w moim imieniu na chorych będą kłaść ręce i będą uzdrowieni. W moim imieniu będą demony wypędzać. W moim imieniu będą mówić innymi językami. W moim imieniu będą brać węże i im nie zaszkodzi. W moim imieniu, choćby coś trującego wypili, będą żyć. Pamiętacie? Bóg dał nam imię.
I Bóg dał nam swojego Syna. Nie po to tylko, żebyśmy o tym mówili, ale abyś wiedział, że należysz do Tego, który jest Panem Panów i Królem Królów. Do Tego, który ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I On tą moc będzie objawiał w Twoim i w moim życiu. Jezus mówi, dotąd o nic nie prosiliście w moim imieniu. Bo wszyscy Żydzi byli nauczani, aby wzywać to jedno imię, święte imię Jahwe. Albo Adonai Elohim, bo ze względu na świętość imienia Jahwe, Żydzi nawet tego imienia nie wymawiali, czytając tekst biblijny. Popatrzcie, to imię Jezus, w którym jest zawarte także imię Jahwe, bo Jezus jest Bogiem. Jakże często, czasami chrześcijanie, ci, którzy już należą do Jezusa, czasami bezmyślnie wymawiają imię Jezus. Jak przerywnik, jak jakąś pomoc, bo brakuje im słowa. Ale wiedz o tym, że to imię zostało wywyższone ponad wszelkie imię. A Biblia mówi, że mamy święcić Jego imię. Jego imię ma być poświęcone w Twoich i w moich ustach, w Twoim i w moim sercu, w Twoim i w moim, i w moim życiu. Tak więc ten, który dokonuje cudów, dokonuje to w tym cudownym imieniu Jezus, Jezusa, który stał się i jest Panem i Królem wszelkiego stworzenia, a szczególnie tych, którzy należą do Niego. I pamiętacie, kiedy apostoł Paweł znalazł się jako rozbitek na wyspie Malcie i kiedy wydobyto wszystkich rozbitków, według słowa Pana, według objawienia, które anioł przekazał, mówi, statek i dobytek zatoną, ale żaden z ludzi nie zginie. Pawle, ze względu na Ciebie. Halleluja. Ze względu na Ciebie. Ocalę wszystkich. I Paweł dokładał chrust do ogniska i wypełzła żmija, uczepiła się jego ręki. I wszyscy pomyśleli, to musi być bezbożny człowiek. Bogowie upomnieli się i teraz dokonują sądu. Ale zobaczyli, że on tylko strzepnął tego węża, jakby nigdy nic. A oni patrzyli, mówią, kiedy spuchnie? I zmienili zdanie. To musi być Bóg albo ktoś wielki. Wiecie, ludzie szybko zmieniają zdanie. Raz zrobią nas kogoś wielkiego, za chwilę po nas depczą. Pamiętacie, kiedy Paweł w 14 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy został też uzdrowiony człowiek, i tam był Barnaba i apostoł Paweł, jeszcze wtedy Saul, tak częściej używano tego imienia. I ten człowiek został uzdrowiony i ludzie zobaczyli ten cud i nazwali ich bogami, prawda? I nazwali, Barnaba był Zeusem, a Paweł nazwany był przez nich Hermesem. Kapłani pogańscy przylecieli, woły i chcą ofiarować na ich cześć. On rozdał swoje szaty, mówi, ludzie, my jesteśmy ludźmi podobnymi do was. My zwiastujemy wam tego, który jest Panem i Zbawicielem, abyście Jego czcili, abyście do Niego serca swoje zwrócili. A później przyszli Żydzi i namówili cały lud. Lud, który przed chwilą widział ich jako bogów, jest napisane, i ukamienowali Pawła. On pisze o sobie w drugim liście do Koryntian, że został ukamienowany. Wszyscy myśleli, że nie żyje. Niektórzy nawet mówią tak, że nie wiadomo, czy nie nastąpiła tam wręcz śmierć. I kiedy bracia obeszli Pawła, no słuchajcie, jak został ukamienowany, to tam każdy brał kamień, tłum i uderzał w niego jak szło, prawda, w głowę, wszędzie, musiał być poobijany niesamowicie, upadł, wszyscy myśleli, nie żyje. On tam wręcz mówi w pierwszym się, byłem ukamienowany. Stanęli nad nim, on stał jakby nigdy nic i poszedł z nimi. Jak to jest możliwe? Wiecie, Bóg daje nam ponadnaturalną siłę. Bóg daje nam ponadnaturalną moc, kiedy potrzebujesz Jego siły i mocy. On nie zawsze tak działa, ale działa w różnoraki sposób. Przypominam sobie przebudzenie, opisywane przebudzenie w Indonezji. Do pewnej wioski przyszli młodzi ludzie, aby głosić w tej wiosce w Indonezji. To są lata 60., rok 68. W wyniku cudów i znaków, które Bóg czynił przez imię Jezusa, 2,5 miliona muzułmanów oddało życie Chrystusowi. I kiedy oni weszli do wioski, był czarownik w tej wiosce. On nie mógł się zgodzić, żeby tam była głoszona Ewangelia Jezusa Chrystusa. On tam był sobie panem i rządził tą wioską. Wiecie, co zrobił?
przygotował taki specjalny napój. Umieścił tam taką porcję trucizny, że byka, że tak powiem, z kopytami by powalił. I dał mu do picia. Na zasadzie poczęstunku jako gościa, który przybył do Jezusa. Kiedy ten wypił, ci ludzie to wypili, Boży ludzie, wypełniło się dosłownie to słowo, choćby coś trującego wypili. Nic im nie zaszkodzi. Czarownik siedział, mówi, powinny być sekundy, powinni paść martwi. A oni siedzą i rozmawiają jakby nigdy, jakby Coca-Colę wypili. Albo lemoniadę. I czarownik zmienił swoje zdanie. I sam oddał życie Jezusowi. I uznał, że Jezus jest Panem. Halleluja. Bóg wywyższył imię Jezusa. Ten Jezus jest dany Tobie i mnie. To nie jest jakiś tam Jezus. To jest Syn Boga Żywego. Ten, który jest nazwany Panem Panów i Królem Królów. I Ty i ja zostaliśmy wezwani, aby przyjść do takiego Pana, aby Jemu oddać życie i być nazwani Jego sługami, Jego niewolnikami. Moi drodzy, kiedy mówimy o Nim, kiedy On przyszedł na tą ziemię, gdy patrzysz na Niego jako tego, który stał się Zbawicielem, to zobacz, że zupełnie inaczej ten Król, Królów i Pan Panów został tutaj potraktowany. Ale stało się to ze względu na Ciebie i na mnie, na każdego z nas. Nie potraktowano Go jak Pana Panów i Króla Królów. Albo inaczej, zadrwiono sobie z Niego. Pamiętacie, kiedy go pojmano? Żołnierze rzymscy wzięli go, ubrali go w szkarłatny płaszcz. Nałożyli i mówią, skoro jesteś królem, musisz mieć szaty. Skoro jesteś królem, musisz mieć koronę. I nałożono na jego głowę cierniową koronę i bito go po głowie i te ostre kolce tego krzewu cierniowego wbijały się w jego głowę. Dano mu jako berło trzcinę. Biblia mówi, bili go po głowie, pluli na Niego i drwili z Niego. Wiecie dlaczego? Aby mógł się stać Twoim i moim Panem i Zbawicielem. On zapłacił życiem, hańbą, wzgardą. A później zrobili Mu orszak i dali Mu tron w postaci krzyża i przypili Go do krzyża. Kiedy stali pod krzyżem, jeszcze drwili i śmiali się. Jeśli jesteś Synem Bożym, stąp z krzyża. On stał się Panem i Królem i zatriumfował tylko dlatego, że całkowicie swoje życie oddał za Ciebie i za mnie. I On teraz zwraca się. Kiedy powstał z martwych, kiedy zatriumfował, kiedy śmierć została pokonana, kiedy grzech został pokonany, kiedy diabeł stracił te klucze krainy umarłych i wstąpił do nieba, Jezus teraz wzywa Ciebie i mnie, abyśmy Mu poddali swoje życie, poszli za Nim dobrowolnie, całym sercem, tak jak On nas umiłował, tak jak On uczynił to dla nas. Każdy z nas dokonuje tutaj swojego wyboru. I dopóki żyjemy na tej ziemi, jest to czas, w którym człowiek może dokonać wyboru. Kiedy przychodzimy do Jezusa jako Zbawiciela, jeszcze raz chcę to mocno zaznaczyć, musisz, powinieneś Go uznać jako swojego Pana. Dlaczego? Bo zbawienie polega na tym, że wymawiasz posłuszeństwo diabłu, odwracasz się od grzechu, odwracasz się od ciemności w swoim życiu i dobrowolnie, w oparciu o Jego miłość, w oto, że patrzysz na Niego i widzisz, jak bardzo On Ciebie umiłował i przez tą miłość wzywa Ciebie i chce być Twoim Panem i Zbawicielem. Odwracasz się i mówisz, chcę teraz całkowicie moje życie poddać Jezusowi. Chcę iść za Nim, chcę uznać, żeby On teraz, od tej chwili On całkowicie przejął kontrolę nad moim życiem. Bo jeżeli mam być sługą i niewolnikiem Jezusa, to znaczy, że rezygnuję z mojej woli, z mojego ja.
aby być Jemu poddanym we wszystkim. Pamiętacie, Jezus powiedział takie zdumiewające słowa. Nie każdy, który do mnie mówi, Panie, Panie, wejdzie do Bożego Królestwa. Więcej, nawet mogą się dziać cudowne rzeczy, ale jeżeli Jezus tak naprawdę nie jest na tronie, nie jest na pierwszym miejscu w Twoim i w moim życiu, to to niewiele znaczy. Kiedy Paweł pisze list do Rzymian, to na początku i na końcu tego listu mamy takie znamienne słowa, moi kochani. Paweł pisze tak, przez którego, mówi, przez Chrystusa, pierwszy rozdział, wiersz 5, otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, czyli posłannictwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Słuchajcie, głoszenie Ewangelii Jezusa Chrystusa to jest wzywanie ludzi, aby stali się posłusznymi Jezusowi Chrystusowi, aby porzucili wszystko to, co Jemu się nie podoba i uznali Jego autorytet i władzę nad swoim życiem. To słowo mówi, że przez Ewangelię, mówi Paweł, chcemy przyprowadzić dla imienia Jezus, dla tego, który jest Panem Panów i Królem Królów, wszystkie narody, nie tylko jeden naród, nie tylko jakąś część, mówi wszystkie narody. A kiedy kończy się ten list w 16 rozdziale, tu jest napisane w 26 wierszu tak, ale teraz objawionej, to chodzi o tajemnicę, którą jest Chrystus i zbawienie w Nim, ale teraz objawionej przez pisma prorockie, według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieść do posłuszeństwa wiary. Jeżeli człowiek pragnie, aby Jezus go oczyścił z grzechów, to zarazem ma mieć tą świadomość i to pragnienie, ja chcę całym moim życiem iść za Jezusem i służyć Jezusowi. Bez względu na to, co mnie spotka, co się wydarzy, chcę, żeby od tej chwili On przejął kontrolę. Moi kochani, nie ma innej duchowej rzeczywistości. Albo jesteśmy pod autorytetem mocy ciemności, a to jest tak długo, dopóki nie wezwiemy imienia Pana, aby przyszedł i przebaczył grzechy i żeby stał się moim Panem i moim Zbawicielem. Kiedy modlę się o ludzi, którzy wychodzą na środek, mówią, że chcą się nawrócić, prowadzę ich w modlitwie, aby nie tylko prosili o oczyszczenie, ale też aby wyznali i powiedzieli, że chcą, aby Jezus był ich Panem. Bo On jest i Panem, i Zbawicielem jednocześnie. I dopóki człowiek nie jest gotowy uznać Jezusa Panem, nie może doświadczyć Jego zbawienia, Jego łaski. Pamiętam w Ustroniu ewangelizację i młodą dziewczynę, która wyszła, aby oddać swoje życie Panu. I nie mogła w tej modlitwie się przebić. Nie mogła otrzymać przebaczenia. Nie mogła otrzymać uwolnienia w swoim duchu. I pytam ją, czy... Ona mówi, ja nie mam ciągle pewności, że Bóg mi przebaczył. Jakoś daleko to wszystko jest ode mnie. I wtedy Bóg nam objawił, Bóg nam pokazał, ona się do tego przyznała. Jedna rzecz, której może była nieświadoma, ona była pochłonięta czytaniem horoskopu. Ale kiedy przychodzisz do Jezusa i chcesz, żeby był Twoim Zbawicielem i zarazem Panem, musisz zostawić wszelki grzech, wszelki brud, wszystko to, co nie je, podoba się Bogu. Wtedy ona powiedziała, tak, ja wyznaję, że jest to grzechem i nigdy więcej tego nie będę czynić. I kiedy wypowiedziała te słowa, Boża obecność wstąpiła. Ona mówi, teraz wiem, w moim duchu odczuwam Jego miłość i Jego przebaczenie dla mojego życia. Człowiek musi zostawić wszystko. Jeżeli to jest kłamstwo, jeżeli to jest oszustwo, jeżeli to jest kradzież, cokolwiek by to nie było, człowiek, zanim będziesz mógł doświadczyć łaski Pana, musisz odwrócić się całkowicie od wszelkiego grzechu. I wtedy wzywaj. Nie bój się. Bo często ludzie mówią tak, no ja będę wzywał, ale jestem tak słaby i nie mam mocy, że rzeczywiście Bóg mi pomoże. Myślą, że Bóg liczy na ich siłę. Ale chcę ci powiedzieć, On daje moc, On daje siłę i On zmienia serce
i On daje wybawienie. I On swoją mocą wyrywa nas z tego dołu zagłady i stawia nas na górze wybawienia. To się dzieje przez Jego łaskę i przez Jego moc. I daje nam siłę i moc. Jeżeli Jezus jest Panem, jeżeli nazywasz Go Panem, jeżeli ja Go nazywam Panem, czy rzeczywiście pozwalasz Mu, żeby On wszedł do wszystkich dziedzin Twojego życia i zarządzał wszystkim w Twoim życiu? Czy rzeczywiście możesz powiedzieć tak, całe moje życie, to co mam, należy do mojego Pana? Pewna siostra w Panu, osoba, która bodajże miała 58 lat, wspaniały zbór, wielotysięczny, budowała się słowem i nagle Duch Boży zaczął do niej przemawiać, że ma udać się na Haiti, na tą wyspę, tam do Port-au-Prince, do tych ludzi i tam ma rozpocząć pracę z biednymi dziećmi ulicy, których tam jest mnóstwo. Wyobraźcie sobie, 58 lat. To już bardziej się o emeryturze myśli. Może niektórzy. Ona, kobieta, mówi: Panie, co ja mam zrobić? Czy to rzeczywiście Ty do mnie mówisz? Czy to Ty wkładasz w moje serce? I jest na jednym z nabożeństw i pastor usługuje. I w czasie usługi nagle podchodzi i mówi tak: odczuwam wyraźnie w moim sercu, że jest tutaj dzisiaj osoba, którą Pan posyła. To Pan Ciebie chce tam posłać. Ona mówi: odebrałam, że Pan do mnie to przemówił, potwierdził to w moim sercu. Pojechała tam sama. Mówi: pierwsze spotkanie gdzieś tam pod jakąś palmą. Błoto, ona wzięła liście jakiegoś drzewa, żeby to troszeczkę było to przykryć. To było pierwsze nabożeństwo zrobione dla dzieci. A później zaczęła karmić dzieci. Dzieci, które nie miały nic, absolutnie nic. A później jeździła do więzienia, w którym w małej celi dwa łóżka, 16 ludzi zamkniętych, na zmianę spali po 2 godziny. Dwóch spało, później się zmieniali, dwóch spało. Smród. Osoby, które z tego zboru w pewnym momencie, dwie siostry mówiły: pojedziemy zobaczyć, co tam się dzieje, jak ona sobie tam radzi. Ona mówi: nas już od parę metrów już cofał ten smród. Ona tam wchodziła jakby nikt. Tym biednym wieczorem. Prosiła Chrystusa, że jest Pan i Zbawicielem. I ma cudowne rzeczy dla mnie. Może nie wyjdą od razu z więzienia, ale mogą wyjść z gorszego więzienia. Ona mówi: przywieźliśmy tym więźniom proste ołówki, małe notatniki, a oni to brali jak skarby ze złota. Jedna kobieta, do której Pan przemówił. Moi kochani, a nie czytamy o Annie, która we dnie i w nocy służyła Bogu w modlitwach i w postach? Przez większość swojego życia pozostała w domu. Miała jeden cel. Chcę służyć mojemu Panu. Kochani, kiedy stajesz przed różną, trudną sytuacją i nikt od Ciebie nawet w tym momencie nie żąda życia, kiedy miałbyś zrobić coś, ale nie wiesz do końca, czy to powinieneś zrobić, czy nie, czy lepiej nie powinieneś się powstrzymać? Czy nie tak uczy nas Boże Słowo? Jeżeli nie masz do czegoś przekonania, powstrzymaj się, bo honorujesz Go jako Pana. To znaczy honorujesz Jego Słowo, bo nie każdy, który do mnie mówi: Panie, Panie, ale ten, który słucha moich słów i je czyni, ten buduje solidnie na skalę swoje życie. I chociaż przyjdzie wichura i deszcz i burze, bracia, siostry moi kochani, a te burze i wichury i doświadczenia przychodzą na każdego z nas bez wyjątku. Ale kiedy On jest Panem, będziesz mocny. Niesamowicie lubię stwierdzenie tych młodzieńców, którzy nie pokłonili się temu złotemu posągowi w dolinie Dura bodajże. Kiedy wszyscy na dźwięk lutni, cymbałów i tak dalej, wszyscy bili z pokłony, a oni tam stali. Pokłonicie się. Powiedział: nie, królu. Bogu jedynie oddaje się chwałę. On jest Bogiem. My nie będziemy Twojego posągu czcić. Pójdziecie do pieca. Panie, czasami jesteśmy wrzuceni do pieca, ale kiedy ciągle Jezus jest Twoim Panem,
nie stchórzyłeś, nie odszedłeś na bok. On jest twoim Panem, wiedz, wiedz, że On ciebie przeprowadzi przez najgorętszy piec, a jeśli trzeba będzie umrzeć, to znaczy, że będziesz w miejscu Jego wiecznej chwały. I oni tak pięknie odpowiedzieli, to nie ma znaczenia, królu, czy Bóg nas wyrwie, czy nie, to nie ma znaczenia. My chcemy być Jemu posłuszni, bo On jest naszym Panem. On nie jest tylko na wargach naszych ust. On jest autentycznie. My wierzymy, my wiemy, my uznaliśmy Go, my Go honorujemy, że jest naszym Panem. Nie wiedzieli, co się stało. Zostali wrzuceni. Siedemkroć bardziej rozpalony piec. Ci, którzy wrzucali, spłonęli. A o nich nawet włos nie przeszedł dymem. Halleluja. A inny mąż Boży, który modlił się 3 razy dziennie i wrzucono go do jamy z głodnymi lwami. Danielu, czy Bóg, któremu służysz, wyrwał cię? Królu, żyj wiecznie. Ten Bóg, któremu służę, posłał anioła. To jest niesamowita wiara. To był objawiony dar wiary. On tam został wrzucony do tak głodnych lwów. On kompletnie się nie bał. On to sobie stanął. Patrzył, jak Pan go wybawia. Anioł Pana przyszedł. Uspokoił wszystkie lwy. I był z nim przez cały ten czas. Ale czy Bóg nas wyrwie, czy nie? Moi kochani, Słowo Boże mówi, jesteśmy Pańscy. On jest Panem. On jest Panem i Zbawicielem. Więc kiedy człowiek przychodzi do Jezusa i kiedy wzywa Go jako Zbawiciela, też Słowo Boże nam mówi, że On staje i ma stać się naszym Panem. Pomyślałem sobie, jakim On jest Panem. Moi kochani, czasami mówimy, no tak, ja mam robić wszystko to, co On mówi. Tak. Jeżeli On jest Zbawicielem i Panem i Bogiem, tak, właśnie na tym polega chrześcijaństwo, tak. Ale muszę wam powiedzieć, że to jest Pan, który jest różny od tych ziemskich panów. Pan pełny łaski i miłości. W domu naszego Pana jest obfitość chleba, obfitość błogosławieństwa. Jego słudzy są zawsze zaopatrywani. Jego słudzy są przez Niego chronieni. To przecież On, będąc Panem, mówi o sobie, że On staje się sztandarem, ochroną dla swojego ludu. To przecież On o sobie mówi, że jest dla nas dobrym pasterzem, który prowadzi nas delikatnie na dobre miejsca, na spokojne wody. Takim jest nasz Pan, któremu Ty i ja oddaliśmy nasze życie. Wiecie, jesteśmy często kuszeni, aby od Niego odejść, aby od Niego się oddalić. Czytasz proroka Jeremiasza, tam jest napisane, mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie opuścili. Ale nie na tym koniec. To drugie zło polegało na tym, że oni musieli znaleźć zastępstwo dla swojego ducha, dla swojego życia, za Pana, którego opuścili. I prorok mówi, wykopali sobie cysterny dziurawe, które nie mogą zatrzymać wody. Nie mogą. Tam jest tylko błoto i smród i nieprzyjemnie. Nic, żadnego pożytku. Przyjdźcie do mnie. Oto ja was uleczę. Oto ja was podniosę. Oto ja was oczyszczę, abyście znowu mogli mi służyć i mnie naśladować. Moi kochani, kiedy modlimy się, święć się Twoje imię. Kiedy mówimy, że Jezus jest Panem, zadajmy sobie pytanie. Czy rzeczywiście jest Panem w moim sercu? Czy są może dziedziny mojego życia, do których Go nie dopuszczam? Stronie od Niego. Oczywiście On i tak wie wszystko, ale jest takim Panem, który nie przychodzi nigdy na siłę. On pyta, mogę wejść? Mogę się tym zająć? Pozwolisz mi sobie pomóc? Czy jesteś gotowy pójść dalej za mną? Słowo Boże nas uczy, abyśmy byli gotowi iść za Nim. Całkowicie bez reszty. Nawet jeśli nie doświadczysz wybawienia według swojej własnej myśli. Jeszcze jedną historię na koniec. Wiecie, to jest zdumiewające czasami, jak
dzieciaki potrafią myśleć. Albo bardzo, może nastolatki. Ile miała ta dziewczynka, która została porwana przy takim najeździe na terytorium Izraela i zabrana do domu na mama? Czy jest napisane? Przypomnijcie. 10 lat? W każdym razie musiała być bardzo młoda. Słuchajcie, została porwana do obcego kraju, do obcej rodziny, aby służyć wodzowi króla syryjskiego, wodzowi wojsk Naamanowi, który był trędowaty. Z punktu widzenia człowieka mogłaby powiedzieć, dobrze mu tak. On jest winien całego mojego nieszczęścia. Nie mam rodziców. Nie mam mojego rodzinnego domu. Ale ta dziewczyna wykazała niesamowitą dojrzałość. Niesamowitą miłość. Niesamowite przebaczenie dla swoich oprawców. Ta młoda dziewczyna. Ona mówi, gdyby mój pan pojechał do Samarii. Tam jest prorok. I on by się pomodlił. I byłby oczyszczony ze swojego trądu. Tam jest wielka miłość do Boga. Zaufanie do Boga. Ja nie rozumiem, jak ta młoda dziewczyna nie była rozżalona, rozgniewana, rozzłoszczona. Ona miała zupełnie inne serce. Znała Boga. Gdyby mój pan tam pojechał, to będzie uzdrowiony. I wiecie, król wysmarował list, król syryjski do króla izraelskiego. Masz mi uzdrowić mojego sługę Naamana. A król izraelski, jak przeczytał, rozdarł szaty, mówi, wojny chce. Co ja jestem, Bogiem? Wtedy Elizeusz słyszał o tym. Cię wszystkie wieści zaraz szybko się roznoszą. Nie, nawet nie dzisiaj. Wtedy też tak było. Przyprowadźcie go do mnie. Niech zobaczy, że jest Bóg w Izraelu. No i Naaman z całym tym bogactwem, darami, a prorok nawet go nie zaszczycił wyjściem do niego. Posłał sługę Gezego. Idź i powiedz mu, niech zanurzy się 7 razy w Jordanie. To mówił Pan. Ale pycha Naamana. Jak to? Czy rzeki syryjskie nie są lepsze niż Jordan? Ja myślałem, że prorok wyjdzie, podniesie ręce, położy na mnie, pomodli się, ja będę uzdrowiony, a tu nic z tego, on mi każe się zanurzać w wodzie. Rozzłościł się. Ale miał mądrych doradców. Miał królu. Czy to jest takie trudne? Czy nie możesz zrobić to, co prorok powiedział? Miał mądrych doradców. I poszedł. I pamiętacie, że kiedy zrobił to już za 7 razem, może to śmiesznie wyglądało, tak raz się zanurzył. Drugi raz się zanurzył. I nic, i nic. Gdzie ta cała jego pycha, taka duma, taka własna siła, takie poleganie, to wszystko to musiało tak. I kiedy w 7 raz Biblia mówi, że jego ciało było jak ciało dziecka. Nie tylko dorosłego, jak ciało dziecka. Całkowicie czyste. Warto jest słuchać Pana. Warto jest słuchać tego, co mówi do ciebie i do mnie. I on tutaj jest pośród nas, jako Pan, jako Zbawiciel, aby nas ratować, aby nas uzdrawiać. I on wyraźnie o sobie powiedział, że jest dobrym Panem, pełen łaski i miłosierdzia. On chroni swoje dzieci, chroni swój lud, prowadzi, strzeże. I teraz chciałbym, żebyśmy do Niego jako Pana przyszli. Ale kiedy będziemy się modlić, zadaj sobie pytanie, czy On rzeczywiście jest Panem absolutnie wszystkiego? Czy są rzeczy, które do tej pory Jemu nie podporządkowałem? Jeśli tak, to przyjdź bez mą, Jezu, oddaję to wszystko w Twoje ręce. A jeśli nie wiem, Panie, pokaż mi, chcę wszystko, całego siebie oddać w Twoje ręce. A wtedy Bóg nas poprowadzi. Będziesz miał zwycięstwo. Biblia mówi, poddajcie się Panu. Uczyń to z miłości dobrowolnej, a wtedy przeciwstaw się diabłu i wtedy diabeł ucieknie. Odejdzie i nie będzie miał przewagi nad tobą. Powstańmy, aby się